Siema widzowie, przed chwilą zrobiliśmy shortsa z Wiktorem, że trafiam, że otwieramy no, Stardropa z hajka. Tak otworzyliśmy, że nie było widać, ponieważ nam niechcący kliknęliśmy. Stuknij. No. Kurde, i po co ja kliknę szybko tak wyjście? No widzowie, no i trafiłem oczywiście takie coś, po prostu bardzo widzę, się cieszę. Pomogę trochę Kubie, bo miał 9 wygranych, a ja wygrałem mu 6 razy z rzędu, więc... Mm-hmm. Zostawcie lajka dla no, mnie. No, zostawcie dla Wiktora. No to tego. I chyba, wiecie co będę robić? Bo Wiktor mi mówi, że to cię ja bardzo kupiłem go na drugim koncie. No patrz, jaki ma animację. No widziałeś chyba nawet. No widziałem. Co, kupujesz? Robię to widzowie. Bo robię to widzowie. Okej, nie. 169, to wydaje mi się... No. Policzmy jeszcze teraz, zanim to kupisz. Czy na pewno będziesz miał... no. 10. 20. 30. Jakie 30? 40. 50. Cześć, jeszcze raz, bo się pogubiłem. Ja sam chcę liczyć. No, 10. 20. 40. 50. 60. 70. 80. 90. I 90 gemów, więc a to kosztuje 169, czyli włączę kalkulator. Okej, widzowie, chwilowa pauza. No widzowie, z wyników kalkulatora Wiktora wynika, że jak kupię to, to o, w ogóle, zobacz, ikona gracza i te sprawy. To i tak będzie mnie stać, zostaną mi dokładnie 3 gemy. Okej, widzowie, więc kupujemy Brawlwin Rose. Jest. Dobin. Co się... Co? Ja chłopcy kupił. Nie no, opłacało się, bo to... No. OG skin, jeszcze masz emotkę, nie? Ty no. Emotka jest fajna. Czekaj. Okej, próbuję. No, ja mam tego skina na drugim koncie. No, przynajmniej ja mam trafimy. Ja mam dwa skiny halloweenowe. Mam tego... jak się nazywa? Tego pingwina. Perlugę. Coś tam. No i kupiłem tego Broka, bo ma motkę specjalną, myślę, z halloweenowym skinem. No a to ja... Za 19 gemów. No a ja... Okej, nie ma animacji, ale kurde, ładnie wygląda, bo się ma emotkę. Mm. Emotka jedna, taka zwykła, kosztuje 9 gemów, czyli tak naprawdę jestem zarobiony. No w sumie. No a ja widzowie kupiłem sobie Gina, bo za 30 gemów bardzo się opłaca. No i teraz tą Rose sobie kupiłem, bo też się bardzo opłaca. Mają parę dzień, gdyby tak to by nie kupił. No i jeszcze hiperdoładowanie. Dobra, daj jej zagrać, może to albo nie, ty zagraj, bo to jest twój skin, chcę z nim zagrać. Ja mam ten gadżet jeszcze na krzaczki, wiesz, takie chowankosze. Szkoda, że... Ale Star Power Rose jest bardzo dobry dla mnie. Wiesz, ten co się leczy w każdej krzaki. No. Ej, no ale ta Rose po pierwsze z wyglądu też jest bardzo ładna. Okej, ja tutaj może podjadę z Tuna blisko takiego. Tak, a propos... Okej. Okay. No, myślałem, że cię zabiję. Nie. Aż taki... Rozwal to, Karl. Thank you, Karl! Po co ty celujesz? Ja tylko klikam po prostu. Ty przy kim celowałeś. Co ty się boisz tych ludzi? Przynajmniej to są jakieś boty na tej randze. To jest tylko se w nich wjeżdża. Okej, okay, moja reakcja. Ciekawe ile kili będę mieć. No jeszcze jesteś wygrany. No, widzę. Tak, to jest typowy mecz na małych rangach. Po prostu podejdź do typów i uderzasz mi kilka razy, ginie. Niszczysz sobie skrzynki, już wygrana. Zostawcie tylko jeden typ, używasz z niego całą petę, ult, gadżety. No teraz wiesz co jest najgorsze, że muszę znaleźć typa. No zobaczcie, najgorsze teraz. Teraz po prostu jest najgorsze. Oni gdzieś zachodzą te boty po mapie i nie można ich znaleźć. Jak to jest taka mapa, gdzie jest pełno krzaków, to już w ogóle. No, nienawidzę takich map. Z botami, nie? Po prostu brawo, super, że tak zrobiliście. Gratuluję. W ogóle wolne. O, widziałem! Ja nie wiem, czy wiesz, ale mam 5 dni wolnego. Ty, widzisz. Bo dzisiaj jest, a to jest 6, nie? Dzisiaj jest, jutro jest weekend, to jest sobota, niedziela, a potem mam jeszcze 3 dni wolnego. No, bo znalazłem jakichś świętych, nie? No, teraz znalazłem jednego typa. O, teraz szukam drugiego i znalazłem. Siemaga. Użył ulta od razu, wjeżdżaj. Ale łatwo, dobra, daj teraz ja chcę zabrać. Z botami. Zagraję ponownie. Nie no, ale dla mnie się opłaca. Jak mam takie efekty, no to jest super. Jak ja bym ci nie powiedział, to bym stracił gemy. Czy stracił
No skansy na film. Ta Rosa wlazła 2 lata temu, czy jak? Jakieś 2 lata temu, no. A wiesz, to nawet więcej. No, bo ono już chyba nie będzie, nie? Jak tego do zdobycia. Kurna, jak on mnie wkurza, on nie trafia, każdy strzał we mnie trafia. Dobra, zagram jeszcze raz. Widzowie, nie jestem nic słaby, nie? Jakby jeczko miała pewnie farta po prostu, że wygrałem te 6 razy w tym challenge'u. Ja widzę, że mam przerwę, ponieważ no muszę się uciec, jakby. Ready for me. Nie mogę jakichś odcinków nagrywać na razie. Ja nie wiem. Wiktor, weź. Czy oni właśnie zabili... Nie. Są siebie. Zimno się kurde robi, zaraz kurtkę chyba obiorę. Mi to w nogi zimno, nie? Kurde, z moim pies... Przem będę musiał wyjść. Nie Przem. Nie Przem. Psem. Przem. Uważaj, o kurde. To jest po co ty postawiłeś krzaki? W krzakach. No. Które się jeszcze nie postawiły, bo nie da się postawić krzaków w krzakach. No jesteś bardzo genialny. Chwilę się postawiły. Tak. O, Rosa, chodź tu. Rosa kontra Rosa. Tylko, że taka halloweenowa jest lepsza. Może ona mnie pokona. A jej ciągle sobie nabijaliśmy ulta. O ty chamie. Postawiłeś krzaki w krzakach? No. I teraz ta PN dostanie od ciebie ochrzan. Ochrzan nauczycielski. Gdzie on jest, ten typ? Ja go widziałem, bo ktoś tam na dole. No, na dole ktoś tam był, nie wiem, z iloma kubami, ale ktoś na pewno. Chińczyk jakiś. To jest Jack. To cały Wiktor. Ja sobie zagra w piłkę, a ty sobie nagrywa odcinek jeszcze. Chyba coś taki krótki zrobić. Nie. Jeszcze spróbuję powygrywać botami, mój drogi. A ja, mój drogi, jest na moją kurtkę, więc mi nie stanie. Co na niej siedzisz? O, ja wiem, że przyjemnie siedzieć na mojej kurtce bez koszulki. Spoko, spoko. Ale... Tyłek mi grzeje. No właśnie mi czuję po tym, że jest ciepło właśnie ta kurtka. Tak. Oho, gos. Tylko, że jest środka, bo środka najlepiej jest. O, ej, o ładnie. Ej, oni się na mnie fokusują. Nie! Ja nie wierzę. O, Brawl Stars typowy. No stary, gaz mi od jednej, Ewa od drugiej. A ja, a wiesz, to jest moją jedyną pamiątką? Te krzaki. Bo ja je postawiłem. Stawiłeś coś po sobie. No. No i widzowie, to by było na tyle, więc... No, right.